Siemanko, z tej strony Elio, Patelie, Retrofan. Trzy słowa od ojca prowadzącego dzisiaj. Taki króciutki vlog. Pierwsza sprawa to wczoraj zadzwonił do mnie Tomek. Tomek to jest ten mój widz, który jakiś czas temu, wyjeżdżając za granicę, poprosił mnie o zaopiekowanie się tak na około 2 lata swoją częścią swojej kolekcji retrosprzętów, czyli Atarynką 1200XL, Atari Mega ST4 i iMaciem G4. Oczywiście zaopiekowałem się z największą przyjemnością, sprzęciki są u mnie w domu, są używane. I wczoraj Tomek zadzwonił do mnie, okazuje się, że przyjechał na chwilkę do Polski i zapytał mnie, wklejając mi wcześniej zdjęcie na WhatsAppie, monitora z firmy Apple, który był do komputera G4 Cube, i zapytał mnie, czy nie chciałbym takiego monitora. No to kurde, kasy nie za bardzo mam na taki monitorek, tym bardziej, że wiem, jakie ceny są tych monitorków, więc no powiedziałem, że no nie bardzo. Ale Tomek bardzo szybko mnie wyprowadził z błędu, bo powiedział, że to on sobie ten monitor kupi właśnie w Polsce podczas tego krótkiego pobytu i czy nie chciałbym go wziąć na ten pozostały czas, który on będzie za granicą, tak jak resztę sprzętów, no i pobawić się nim, potestować. No to kurde, mordka się oczywiście ucieszyła, tym bardziej, że Tomek powiedział mi też, że ten monitorek można podpiąć, do niego można podpiąć peceta. Także już mi się w głowie stworzyła wizja mojego biurka nowa. Mój telewizor 19 cali idzie troszeczkę w lewo. Po prawej stronie ląduje ten monitorek z Maca. Do niego podpinam retro peceta. A do telewizorka będzie podpięty Jaguar, Amiga i małe Atari. Także zgodziłem się od razu oczywiście. W przyszłym tygodniu po ten monitor pojadę. Ale to nie wszystko. Tomek jeszcze zaproponował, powiedział, że razem z tym monitorem będą jeszcze tam czekać na mnie dwie rzeczy. Dwa kardidże. Tylko nie takie zwykłe, byle jakie kardidże, tylko bardzo fajne kardidże. Pierwszy z nich to jest kardidż z Atari Basiciem, ponieważ Atarynka 1200XL, którą mam od Tomka, nie ma wbudowanego, nie ma interpretera Basica żadnego. Tam po włączeniu komputera pojawia się po prostu logo Atari i tyle wszystkiego. To jest generalnie komputer, który sprzętowo jest taką takim Atari 800XL, Atari 65XL, no poza tym właśnie Basiciem. Więc bardzo chętnie zobaczę, czy to jest ten sam Basic, co w 65. Bardzo chętnie przepiszę liczby pierwsze i uruchomię, czy będzie dokładnie ten sam wynik, bo uwielbiam takie porównywania, testowania, także super. A drugim kardidżem, który dostanę na ten czas, będzie kardidż z Grom, o której chodzi taka legenda wielka. No ja się z nią nie do końca zgadzam, ale no tak się przyjęło. Kardidż z grą, która rozwaliła totalnie rynek gier komputerowych w latach 80. na początku, przez którą się podobno wszystko posypało i tak dalej, i której to dziesiątki tysięcy Atari ze wstydu zakopało na pustyni w Stanach Zjednoczonych, czyli mówimy tutaj o grze E.T. Także też ją bardzo chętnie odpalę z tego kardidża, spróbuję w to zagrać. Swego czasu ogrywał to Gruby i chyba tą gierkę przeszedł. Ja nie wiem, czy będę miał na tyle nerwów, bo pamiętam tą grę i nie wiem, czy dam radę spędzić przy niej więcej czasu, ale posiadanie tego kardidża przez jakiś czas na pewno będzie jakimś tam przeżyciem dla mnie, no bo to jest jednak kawał historii. No także tyle od Tomka. Druga rzecz od ojca prowadzącego jest taka, że dzisiaj, czyli który dzisiaj jest? 15 kwietnia, Wielki Piątek, zrobiłem sobie taki testowy live z telefonu z Darkiem z Salon Gier. Wygląda na to, że, no, że wszystko działa i będzie działać, także dałem na swoją zakładkę społeczność na kanale pytanko, jaki chcecie mieć pierwszy live z telefonu. Myślę, że mam nadzieję, że nic mi nie pokrzyżuje planu, do 2 tygodni taki live się pojawi u mnie, dam wcześniej oczywiście znać, kiedy on będzie. Głosujcie, jaki ma być temat tego live'a, no i ogarniemy to jakoś z telefonu. Minus jest taki, co mi powiedział Cezary, bo wcześniej tego nie zweryfikowałem, że nie będzie widać czata, który ja będę widział podczas... Inaczej, jak się robi live'a z telefonu, no to telefon służy do rejestrowania obrazu, który tam chcemy pokazać, czy to mój pysio, czy ekran telewizora,
a na laptopie lub komputerze wchodzę na linka do tego streamu i tam jest czat, no i sobie tam piszemy, rozmawiamy, albo wy piszecie i ja odpowiadam głosowo, ale potem już na filmiku, który się pojawi na kanale po zakończeniu tego streamu, no nie ma tego czata, ale jakoś to wszystko ogarnę tak, żeby było ok. No i polecimy z pierwszym live'em z telefonu. Troszkę się denerwuję, ale chyba będzie ok. No i trzecia rzecz tak na koniec, bo króciutko dzisiaj, no jest Wielki Piątek, także życzę wam wszystkim spokojnego tego czasu świątecznego, spędźcie go z rodziną lub jeżeli nie macie z jakichś powodów takiej możliwości, no to spędźcie go najlepiej jak potraficie, odpocznijcie, poświęćcie czas albo osobom, które kochacie, albo zajęciom, które kochacie, no i tyle. Jeżeli znajdziecie też czas na pogranie w jakieś retro przez te 3 dni, to jak najbardziej, ja mam nadzieję, trochę znajdę, aczkolwiek nie nastawiajcie się u mnie, bo was strasznie przyzwyczaiłem do filmów codziennie. To teraz w święta może być z tym problem, no ale zobaczymy. No i tyle. Trzymajcie się. Na razie.